japońska, nie wiem. To, co w tej chwili widzimy, to jest właśnie jej demo. Także zauważcie, że po prawej i po lewej stronie są oryginalne nagrywki, które były na automacie do gry. Także fajnie gra została przygotowana. No i to jest jakiś demko, czyli typowa strzelaweczka jakaś tam. A jak pójdzie nam dzisiaj, to się za chwilę okaże. Wrzucamy sobie trzy kredyciki. I rozpoczynamy. Tu mogę sobie wybrać, kim chcę być. No niech będzie ten, powiedzmy, nie ma chyba to większego znaczenia. O! Jakiś tam ludków brakuje? Czy ja dobrze widzę? O! Trafili mnie. Jeszcze nie bardzo wiem jak to ten... Jak to się dokładnie tutaj obsługuje. A, po mnie trafili. Nie wiem, czy jest kontynuacja też. Nie wiem, ile jest żyć, bo nie grałem jeszcze w tą produkcję. A, kontynuacja. Jest kontynuacja. Świetnie. Dobra. Dobrze, że jest kontynuacja od tego momentu, na którym żeśmy przestali. Przerwali w zasadzie grę. Chyba. Tu się tyle na ekranie dzieje, że ciężko nie dostać od oczopląsu. A z takim potworem walczyć. Dobra, niech będzie dalej ten. Rozwalili mnie. Aha, bo ja w tym drugiego też mam muszę strzelać. Dobra. Już tak. No niestety. No szybko, powiem wam, to idzie. Dobra, 5 weźmy. A tym razem weźmy sobie tego drugiego. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. O, rozwaliłem go. Dobra. Tak, a powiedziałbym, japońska strzelanka. Zrobiona w stylu tych japońskich takich filmów kreskówek. Nie wiem, czy wy macie też taką... takie wrażenie, że to jest zrobione właśnie w stylu tych japońskich takich kreskówek trochę ta walka. No. Jakiś to pomysł na pewno jest. Na pewno znajdzie wielu zwolenników. W to nie wątpię akurat. O! No nie, no tutaj takie coś. Dobra, niech będzie to. Co tutaj? No, przelecimy dalej sobie. Oho, dużo rzeczy do zbierania. Znowu kolejne. Jakieś tam elementy. Oj, trafili mnie chyba. O! No i teraz się... No szybko lecą te kredyciki. Nie powiem, że nie.
Nie wiem, co można zrobić z tym. Oj, rozwaliłem. Dobra, nie będzie to. O, udało się. A to co? Fajne. A weźmy sobie pierwsze. O, pokonałem tego stwora. Fajnie, fajnie. Dobra. Lecimy dalej. O. Aha, muszę szybko wrzucić żetonika, dobra. Niech będzie to. Wrzuciłem ich kilka. Bo one niestety szybko się tutaj w tej grze kończą. Szybko trzeba grę uzupełniać. Wrzucając kolejną monetę. Słuchajcie, o, coś to było. Ojejku. Ale efekty. No i kolejny. Aha, pokonaliśmy go, no dobrze. Nie, nie. O, zaczyna się palić. Czyli zaraz będzie koniec. Ojejku, a coś to za stwór. Tym razem. Dobra, niech będzie to. No tu z kasą na tej grze to można popłynąć, powiem wam. Chińczycy czy tam Japończycy dobrze to przemyśleli. Coraz. No efekty fajne są w grze. Graficzka też bardzo, bardzo taka no zacna. Efekty dźwiękowe, no niczego sobie, muzyczka fajna, ale niestety co chwilę trzeba grę karmić monetami, więc no... O, widzicie? Co chwila. O, dobra. No i znowu. Dobra, weźmy tego. O! Rozwaliłem go, patrzcie. Rozwaliłem go. O, tu może być gorzej. O, kolejny zawodnik. Kolejny boss. Kurde. No. Ojejku, to jest chyba nie do przejścia tym razem.
No wow, wow. O, niestety. Oj, kiepsko. No i ostatni kredycik. A nie, stacja wyczyszczona, czyli przeszliśmy do końca. No dobrze. Lecimy dalej. Zobaczymy, dokąd mi się uda dojść. Ojojoj. Słabo. Słabo. No niestety, wszystkie żetony już zostały stracone. Zobaczmy chociaż, czy będzie wpis za tą wydaną kasę. Jest wpis. G. E. L. Aha, tylko trzy znaki można. No dobra, to koniec. Na siódmym miejscu udało nam się ugrać. No dobrze. Dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.